Pierwszy maraton artystyczny odbył się w Tenczynku, w naszym zaprzyjaźnionym przedszkolu, w którym przez wiele lat prowadziłam rytmikę. Wpadliśmy na taki pomysł, żeby zrobić jakieś wyjątkowe warsztaty. Jeden dzień, mnóstwo atrakcji, plastyka, muzyka i wybuch. Tak to się zaczęło. Od samego początku maraton cieszył się ogromnym powodzeniem. Od razu dołączyli się do nas partnerzy, sponsorzy, firmy, które pomagają nam w organizacji maratonu, którym serdecznie dzisiaj dziękujemy. Bliżej przedszkola, tatento.pl, Fiorello, Kawu Trade, Tęczowa Muzyka i wiele, wiele innych firm, które z nami współpracują do tej pory, czyli już przez 2 lata i miejmy nadzieję, że i w 3. roku. Docierały do nas głosy z różnych stron Polski, że panie też chciałyby wziąć udział w takim maratonie. Dlatego powstał pomysł, że to my ruszamy w podróż po naszym pięknym kraju i odwiedzamy wasze miasta. Dzień dobry, nazywam się Jakub Zydlewski, jestem instruktorem zajęć cyrkowych oraz teatralnych. Propozycję prowadzenia warsztatów cyrkowych na maratonie artystycznym dostałem od Moniki Kluzy podczas animacji na koncercie Tęczowej Muzyki, kiedy to byłem aniołem. To był koncert symfoniczny w Kinie Kijów. Między pierwszą a drugą grupą podeszła do mnie Monika, ja stałem wtedy na szczudłach. Zapytała, czy te sztuczki cyrkowe mógłbym pokazywać, mógłbym prezentować także paniom, nie tylko dzieciom, jak to robię na co dzień. I już po miesiącu prowadziłem swój pierwszy maraton cyrkowy, ale cyrk świat niezwykłych umiejętności, w Żarach. Pewnego dnia mój kolega do mnie zadzwonił i mówi: chłopie, przyjeżdżaj, są wspaniałe dziewczyny, wspaniała energia, cudowna atmosfera i można po prostu zrobić ciekawy materiał. I po krótkim namyśle przyjechałem, zobaczyłem, nakręciłem i zostałem. Na maratonie znalazłam się nie przypadkiem. Byłam jedną z wyróżniających się uczestniczek na kursach muzycznych Moniki Kluzy. Wyróżniałam się gadatliwością i energią i Monika po prostu zaprosiła mnie do współpracy i tak to się zaczęło. Maraton jest dla mnie przede wszystkim spotkaniem z nauczycielami przedszkola. W każdym mieście odkrywam, jak wiele jest niesamowitych, pełnych energii, pełnych zaangażowania i pasji do swojego zawodu i miłości wielkiej do dzieci, nauczycielek przedszkola. I to daje mi nadzieję na to, że ja po wielu latach pracy również będę taką osobą, bo jeśli ma się w sobie to coś, to ono nigdy nie zgaśnie. Cichymi bohaterami naszego maratonu są osoby, których tak naprawdę nie za wiele widać w sieci, czy to właśnie podczas warsztatów, czyli nasz fotograf Radek Wroński, nasz kamerzysta Dominik Kania, nasza pani menadżer, która każdego dnia odbiera tysiące maili i telefonów, kontaktuje się z wami w naszym imieniu. Jest też bardzo wyjątkowa osoba, Mateusz Kluza, kompozytor całego maratonu, to właśnie jego muzyka dociera do serc najpierw pań nauczycielek, a potem do dzieci w całej Polsce. Nie wyobrażam siebie w ogóle w roli menadżera, ponieważ moje cechy charakteru nie obligują do obejmowania takiego stanowiska, ale jakoś tak się wszystko potoczyło, że jestem menadżerem i chyba całkiem dobrze sobie z tym radzę.
Jeśli miałabym powiedzieć, czym jest dla mnie maraton w jednym zdaniu, nie jestem w stanie tego zrobić, bo daje mi radość, pasję, ogromne szczęście, spotkanie z ludźmi z całej Polski, z nauczycielami, wymiana doświadczeń. Jest to ogrom pozytywnych emocji, pozytywnych wrażeń i pięknych, pozytywnych wspomnień. A moje ukochane wspomnienie to na razie Poznań i cudowna niespodzianka z okazji moich urodzin. Wszystkie panie, które przybyły wtedy na maraton oraz pan Krzysiu, którego serdecznie pozdrawiam, wzięli udział w zabawie, którą zorganizowała Gabrysia oraz Kinga. Przebrali się na te moje urodziny wszyscy w różowy kolor, w różowe akcesoria. Był oczywiście różowy, piękny tort i cudowna zabawa, za co serdecznie dziękuję. Jako ojciec mogę powiedzieć, że maraton dostarczył mi ciekawych pomysłów do zabaw z dziećmi prywatnie, na co dzień. Do tej pory zajmowałem się kręceniem teledysków i innych filmów, a tutaj zetknąłem się z dzikim szałem nauczycieli. Niesamowite wyzwanie, ponieważ nie sądziłem, że nauczyciele potrafią być tak energiczni i tyle ciekawych rzeczy potrafią zrobić przed obiektywem. Bardzo mile wspominam panie z Poznania również, tak jak Monika miała doskonałe doświadczenia, czy wspaniałe wspomnienia z Poznania. Ja również, no powiem szczerze, że te karteczki, które tam pisaliście, no też kocham was wszystkie. Z Moniką poznałyśmy się, no właśnie, 15 lat temu. Razem rodziłyśmy nasze dzieci i tak dalej pchamy sobie ten wózek. Moich dobrych wspomnień z maratonem jest bardzo dużo. Nie chciałbym wyróżnić żadnej grupy, ale te grupy, z którymi pracowałem, wiedzą o co chodzi, że po prostu przy naszych spotkaniach wyzwala się nagle energia, której ani ja, ani ci ludzie, ani panie wcześniej nie mają. I przy naszym spotkaniu powstają świetne pomysły, które często mnie inspirują. Nie chciałbym pojechać tutaj znowu patosem, ale maraton to dla mnie spotkania. To jest dla mnie duża nauka, to jest dla mnie dużo pokory i to jest przede wszystkim radość. Radość ze zmęczenia, z tego, że stworzyliśmy coś razem oraz możliwość spotkania ciekawych, inspirujących ludzi, których prawdopodobnie nie mógłbym spotkać, gdyby nie to wydarzenie. Maraton nauczył mnie otwartości w kontaktach z ludźmi. W ciągu tych 2 lat mojego menadżerowania poznałam bardzo wielu nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej. Te spotkania, oczywiście oprócz formalnych rzeczy, pozwalają na wymianę wzajemnych doświadczeń, tak wzbogacanie się wiadomościami i doświadczeniami. Gabi Mrozicka. Serdecznie zapraszam na przyszłą edycję maratonu. Będzie to już 3. edycja, kosmiczny maraton artystyczny. Cześć, nazywam się Dominik Kania. Zapraszam na 3. edycję maratonu artystycznego. Będzie to kosmiczny maraton. Cześć, nazywam się Monika Kluza. Zapraszam na kosmiczny maraton artystyczny już od września w Twoim mieście.